Witam Was bardzo serdecznie, znaczy witamy Was, to jest Królik Rabbito. Hola, ¿qué tal? Dobra, cześć, jak się macie? Mówi Królik Rabbito. Dobra, Królik Rabbito, pokażę Wam razem ze mną herbatę cejlońską oraz Ceylon Opa Gunpowder. O, pokażę jak to wygląda. Tak. To jest zielona herbata Ceylon Opa Indonesian Gunpowder, wschodnie wybocza, główny gust Sri Lanki. Kredens smaku, Galeria Elnowa, ulica Dębilińska 20-03, 352 Warszawa. Dobrze, i teraz tak. Zacznę od tego, że herbaty na Ceylonie, tutaj pożegnamy króliczka, który jak zwykle tradycyjnie wyleci w kosmos. Dobra, królik, lecimy w kosmos. Zatrzymał się uszami w dół, niczym nie topesz. Dobra, teraz powiem tak. Herbata cejlońska, to ona była uprawiana na Ceylonie od mniej więcej 1870 roku. Miało to związek z tym, że wcześniej na Ceylonie uprawiano kawę i sininę, ale jeżeli chodzi o głównie kawę, oczywiście jeśli chodzi o kawę, to oczywiście, jeżeli chodzi o chininę, to wiadomo, chodzi o te rośliny, które odpowiadają za chininę, czy ten, nie wiem, jak to wygląda konkretnie, proszek na malarię. Może ktoś mnie poprawić, bo mogę się mylić. Znaczy, chininę jest na malarię, nie wiem, czy to jest w formie proszku, czy czegoś tam innego, nie znam się na tym. W każdym razie, jeśli chodzi o kawę, to została ona, można powiedzieć, zniszczona przez grzyb, który się nazywa zakawowa jakoś tak, też dokładnie na tym się nie znam, ale to mniej więcej o to chodziło. W każdym razie wszystkie plantacje kawy poszły, że tak powiem, no do ziemi, mówiąc delikatnie, a no wulgaryzmów używać nie będę. W każdym razie od 1870 roku zaczęto uprawiać herbatę. Herbata cejlońska jest uprawiana na krzewach Camellia sinensis, czyli krzewach chińskich, podobnież jak herbata Darjeeling, w odróżnieniu od herbaty Assam. I teraz tak, w jednej z rozmów 5 o'clock, tak mi mówiła pani tam, że herbata cejlońska jest podobna w smaku do herbat Darjeeling, do Darjeelingów, a więc tych łagodnych, szamponowatych herbat. I teraz tak. Tu pozwolę sobie posłużyć się jak zwykle tą książką. I mamy tak, Sri Lanka. Oczywiście Sri Lanka to jest nazwa Ceylonu. I mamy taką ciekawostkę, że plantację na wyspie Ceylon założył Brytyjczyk James Taylor w 1867 roku. Początkowo produkowało się tam głównie cynamon, później kawę, której uprawy zostało zniszczone przez grzyby, następnie kakaowce i chinowce. Ale te plantacje również się nie udały. W latach 80. XIX wieku większość brytyjskich upraw przekształciła się w plantacje herbaciane. Okazało się, że herbata znalazł tutaj idealne dla siebie warunki, przez co Sri Lanka stała się jej czwartym producentem na świecie i do niedawna była także największym eksporterem. Szacuje się, że w branży produkcji herbaty jest zaludnionych 1 000 000 Lankijczyków. Przy zbiorach pracują głównie kobiety, najczęściej całymi rodzinami. Starsi przekazują wiedzę na temat zrywania liści młodszym dziewczętom. Jeszcze dodam, że herbata ceylońska jest często bazą też i tych herbat, wiadomo, torebkowych. Natomiast to ta herbata nie jest oczywiście bazą herbat torebkowych, że tak powiem, którą oceniam. Jest to dobrej jakości herbata. W każdym razie tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ta herbata, na przykład ta konkretna, nadaje się do potraw takich typu brytyjskiego, w ogóle angielskiego, do tak zwanych angielskich śniadań. Czyli jajecznica, prawda, takie ciężkie śniadania, można powiedzieć tosty, o, i tak dalej.
Do potraw ostrych też. Natomiast powiem tak, że herbata cejlońska też jest zbierana w tej chwili coraz bardziej według tak zwanego fair trade. No bo te panie, no też tam, które pracują, często idą na piechotę do plantacji, mało zarabiają. Przydałoby się właśnie, żeby zarabiało więcej, bo to jest ich ciężka praca, tak? Ale to tak na marginesie. Trzeba też doceniać pracę tych, którzy robią tą herbatę, którzy zbierają te liście. Jeśli chodzi o same oznaczenia OPA. OPA, czyli OP, to są te części, to jest Orange Pekoe, to są te części, że tak powiem, już bez tipsów. Jeszcze mają delikatną perforację, czyli prawda, możliwość powietrza, czy jakoś tak. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie pozwolę sobie teraz przejść do oceny naparu. Tutaj zaproszę królika Rabbito z kosmosu. Weźmiemy najpierw filiżaneczkę. Bam! To jest filiżanka prosto z Bolesławca. Mamy królika Rabbito. Hola! Qué tal? Dobra. Królik Rabbito. Najpierw pokażę Wam, jak wyglądają liście, zanim zaczniemy próbować napar. Dobrze, już pokazuję. Królik Rabbito trochę po polsku umiem, ale głównie mówi się po hiszpańsku. Dobra, najpierw liście. Zobaczmy, jak wyglądają liście tegoż naparu. Jest to gunpowder, czyli podawany proch strzelniczy. Widzimy, są to zwinięte listki, prawda, duże, jak na herbatę cejlońską przystało. Kultura herbaciana na Cejlonie jest oczywiście kulturą brytyjską. Napad wygląda, sam napad wygląda w ten sposób. O tak. Oj. Taki żółtawy troszkę, prawda, z refleksami. Sama herbatka, prawda, jeśli chodzi o samą herbatę, o suchą już, to wygląda ona w ten sposób. Widzimy zwinięte liście ciasno. Gunpowder to jest oczywiście, wywodzi się z Chin. I nazwa pochodzi od prochu strzelniczego, także wygląda jak proch strzelniczy. Dobra. To mamy tak. Teraz pozwolę sobie do rozpocząć próbowanie naparu. To już sobie zdejmiemy stąd, bo jest to nam niepotrzebne. Królik powącha napar. Dobra, królikowi chyba smakuje. Znaczy, podoba się. No, napar taki, bym powiedział, typowy dla herbat chińskich, zielonych, tak zwanych, no bo tych herbat zielonych jest mnóstwo. Ale zobaczymy, jak smakuje. Trochę troszeczkę takie ostrawe oleiste, bym powiedział. Nadaje się do potraw ostrych też. Oprócz właśnie tych brytyjskich śniadań. Przy zatkanym nosie. Tak, czuć ewidentną oleistość tej herbaty. Jest lekko ostra, ale nie jest taka delikatna jak Darjeelingi. Jest mocniejsza, ale to też nie jest Assam. Bo też są Assamy na przykład Rogodudu Kongea, który jest Assamem zielonym. Nie jest to, że tak powiem, herbata bardzo mocna, ale też nie jest taka delikatniutka jak ten. I nie ma tej takiej szamponowatości jak w przypadku
herbaty. Jak w przypadku herbat z Darjeelingów. No więc cóż mogę jeszcze powiedzieć? Powiem tak, polecałbym tą herbatę, oczywiście. Jest to dobra herbata. I w sumie cóż, będziemy się już z króliczkiem żegnać. Dobra, stukamy go po główce. No więc, szczęść Wam Boże, z Panem Bogiem. A tak wygląda talerzyk jeszcze jako podstaweczka. No niezła herbatka. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Pa, pa!